Ja się urodziłam na ziemiach odzyskanych w Dzierżoniowie. Moi rodzice wojnę przeżyli w Związku Radzieckim i w 1945 czy 1946, dokładnie właściwie nie wiem, przyjechali do Wałbrzycha i potem zostali zakwaterowani w Bielawie. I moja mama miała wtedy 46 lat. Jak ja się urodziłam, miała prawie 47 lat i zdecydowała się na urodzenie mnie tego, bo ona wskutek ciężkiej pracy i no, okropnych warunków w Kazachstanie, gdzie oni byli potem na Syberii, no, miała jakoś pourywane różne tam rzeczy i znajomy lekarz, który okazał się ich znajomym z Warszawy jeszcze sprzed wojny, powiedział, że ona musi utyć i musi spróbować urodzić dziecko. Także ja jestem takim pogrobowcem tej wojny i tej ciężkiej pracy. Się urodziłam w 1948 roku w Dzierżoniowie, właśnie u tego znajomego mojej mamy. Moi rodzice byli przedwojennymi komunistami. Moja mama pochodzi z hasyckiego, mocno hasyckiego domu. Oni byli w Galicji, właściwie to było ileś kilometrów od Chełma lubelskiego, miejscowość Zarudnia. I tam była to właściwie głównie kolonia niemiecka. Ja panu przesłałam taki wywiad z moim, to jest bratanek mojej mamy, który w tej chwili ma 90 parę lat i mieszka w Izraelu. I on opisuje właściwie takie, skąd środowisko mojej matki i jej rodziny. Mój ojciec pochodzi też stamtąd, z okolicy. To była dużo mniej zamożna rodzina. Rodzina mojej matki była bardzo zamożna. Oni mieli taki majątek i mój dziadek po I wojnie kupił bardzo dużo ziemi. On po prostu mieli majątek tam. Natomiast rodzina mojego ojca była dużo skromniejsza. No a mój ojciec się kształcił na rabina, ale moja mama została komunistką. Oni się znali od dziecka, go wciągnęła w tę pracę. Oni uciekli do Warszawy. Moja mama przed wojną siedziała na zamku w Lublinie 4,5 roku za komunizm. No, to tyle i potem oni w 1939 roku, właśnie mama była z moim małym wtedy 3-letnim bratem tam u rodziny na wschodzie, kiedy wybuchła wojna i namówiła moją babcię ze strony ojca razem z jego siostrami. Ja nawet, on nigdy nic nie mówił w odróżnieniu od mojej mamy. Ja dopiero niedawno się dowiedziałam, i to z Jadwaszem, ile tych sióstr było i jakie. I jego dużo młodszym bratem oni uciekli przez Bug wpław na Ukrainę, gdzie byli w jakimś kołchozie przez 2 lata i chyba nie bardzo wiedzieli, co się tutaj w Polsce działo. Bo moja babcia, tak mi mama mówiła, zawsze bardzo ją strofowała, że widzi ten jej raj komunistyczny i że przez nią ona w ogóle opuściła dom i tam był i głód i jakiś... Jak Niemcy napadli Związek Radziecki, mój ojciec i jego brat, który też tam był z rodziną, z żoną i z małym dzieckiem, zostali wcieleni do armii, jako Żydzi i Polacy skierowani do tak zwanej Armii Pracy, Trud Armii i zostali wysłani Rozdzielili się, ale w każdym razie obaj wylądowali daleko na Uralu. Mój ojciec w takim, jako więzień właściwie, stawiał fabrykę samolotów, która była przeniesiona tam za Ural, koło Kujbyszewa. A moja mama wzięła mojego brata i maszynę do szycia, którą cały czas uważała, że to jest coś, co jej uratuje życie. Powiedziała, że ona ucieka dalej do Kazachstanu. Dotarła w końcu. Natomiast moja babcia, siostry mojego ojca i jego młodszy brat, żona stryja Mojżesza i jego mały synek zostali zamordowani przez sąsiadów, tych Ukraińców, którzy tam byli, jak Niemcy weszli. O czym wiemy, bo jedna z jego sióstr akurat tego dnia pojechała do Kijowa. A one były ładne dziewczyny i były tam, mieszkały 2 lata i tam się jakiś chłopak w niej zakochał. On czekał na nią pod tą wsią. Jak ona wracała, to on ją ostrzegł. Powiedział, że jak wróci, to ją też zamordują. No i słowem ona wróciła do Kijowa i powiedział jej wszystko, co było. Ona wróciła do Kijowa, no i była takim klosem, bo oni mieszkali w takim rejonie, gdzie było bardzo dużo Niemców i wszyscy mówili bardzo dobrze po niemiecku. I ona pracowała u Niemców na zlecenie podziemia jakiegoś, nie wiem, ukraińskiego czy rosyjskiego, czy tego, jakoś tam w podziemiu działała i oni ją delegowali, żeby ona była sekretarką tam gdzieś u Niemców. Nie miała bardzo żydowskiej urody, to prawda. Także, no i moi rodzice, to jest inna historia, przypadkowo się odnaleźli. Przypadek polegał na tym, że w Czerwonym Krzyżu w Moskwie pracował ich jakiś znajomy i przedtem ojciec szukał rodziny, tam w tej wsi nikogo nie było, więc nie było żadnych tego. No, słowem jakoś moja mama odnalazła mojego ojca, dostała zezwolenie. Ja też prawdę powiedziawszy, jest jakiś taki pan, czy pan go zna? Nazywa się Jan Kirschenbaum z Wrocławia. Ja dostałam do niego kontakt, ponieważ słyszałam, że on się interesuje, jakoś bada losy Żydów w Związku Radzieckim w czasie wojny. On nawet powiedział, że będzie w Warszawie i że chciałby się ze mną spotkać, bo ja do niego napisałam, dlatego że ja mam bardzo dużo takich dokumentów. Nie wiem, czy tu do was to trzeba by dać, czy może on jakoś z tego zrobi. No ja na pewno sobie zrobię z tego kopię. Ja mam na przykład takie dokumenty ze zezwoleniem mojej mamy, dla mojej mamy, żeby z moim bratem z tego Kazachstanu pojechała tam, gdzie, do tego obozu, gdzie był mój ojciec. I to jest kawałek szarego papieru, który jest wydarty, nawet nożyczek nie mieli, albo noża, nie wiem, no taki wydarty, pakowy papier. Z drugiej strony coś jest napisane jeszcze, było też używane do czegoś. I jest napisana sprawka i napisane jest, że się zezwala obywatelce takiej pieczęć. Ja mam dużo takich różnych świstków dokumentów. Mam zdjęcia mojego ojca z jakiegoś, nie wiem, no to jakiś taki dokument tożsamości. No nie wiem, jakieś takie mam tam dokumenty. No a że już się wybieram na tamten świat powoli, nie wiem, to moja córka, to co oni z tym zrobią, no chcę to jakoś może gdzieś przekazać, więc tak się zastanawiam. No w każdym bądź razie oni wrócili do tam na ziemię odzyskane. No i tam ja się urodziłam i po czym w 50 roku przyjechaliśmy do Warszawy. Mój ojciec, to może jest ważne, bo to chyba jest ciekawe, jeśli chodzi o historię. Mój ojciec został, jak się zjawił w Warszawie i tego on przed wojną znał towarzysza Bermana, oni byli po prostu w partii. Mój ojciec został poproszony i żeby pracował w WB. Po pierwsze, żeby zmienił imię i nazwisko, bo on się nazywał Abram Kacman. I żeby zmienił nazwisko i żeby się zgodził pójść pracować w WB. Mój ojciec odmówił. Moi rodzice przyjechali ze Związku Radzieckiego, a nawet oni po rozwiązaniu... Moja mama nie wstąpiła do partii po rozwiązaniu KPP w 1937 roku i potem nigdy nie była w partii. W całe PRL nie była w partii. A mój ojciec był przez krótko w partii. Może jeszcze warto powiedzieć, że jak oni byli na początku na tym Dolnym Śląsku, mój ojciec przed wojną pracował w partii, ale był w Związku Trykotarzy i on nauczył się dziewiarstwa. I on zakładał tam na Dolnym Śląsku takie spółdzielnie ortu. I ja mam takie zdjęcie, jak siedzi mój tatuś i taka grupa kobiet, jakichś repatriantek, które tę spółdzielnię, on je uczył dziewiarstwa i one tego, to na samym początku oni coś takiego robili. No a potem właśnie mój ojciec został trzymany w areszcie przez 2 tygodnie. Chyba na zlecenie samego pana Jakuba Bermana, może nie wiem, żeby go, że tak powiem, przekonać do tego, żeby tak zrobił. On nie chciał, a jego przyjaciel, tam, u którego on mieszkał, jak był w Warszawie, jakoś się porozumiał z moją matką, nie wiem jak, i jakoś załatwił, komu trzeba dać łapówkę, żeby się odczepili od mojego taty. I tą łapówką był fortepian, który moja mama tam na Dolnym Śląsku z szabru załatwiła i został przetransportowany. No i był tutaj. Prawdę powiedziawszy, ja widziałam po latach jako młoda osoba kręcąca się w różnych środowiskach, grałam na tym fortepianie, no nie ujawnię nazwiska. W każdym bądź razie mój ojciec poszedł do zakładów jakichś lamp elektronowych, coś, gdzie tam pracował do emerytury. A moja mama była ciężko chorą osobą, po tych wszystkich jednak tego ona nie pracowała. Nie pracowała nigdy. Jak ja była mała, zresztą była mocno starszą osobą, teraz zdaję sprawę z tego. Więc, no i tyle. No to co by pan jeszcze chciał o mojej rodzinie wiedzieć, to już może mniej, o mnie teraz, tak? No więc ja, może jeszcze warto powiedzieć, że w moim domu rodzice mówili po żydowsku. Znaczy, ja się nazywam Perłajta Kacman, córka Abrama i Hanny i nigdy nie było... Znaczy, ja od zawsze wiedziałam, że jestem Żydówką, tak? Co w środowisku, w którym się potem obracałam, bardzo dużo miałam przyjaciół Żydów, chociaż nigdy ich tak nie wybierałam. Ale to myślę sobie, że jakiś taki background z domu i coś zbliża osoby o podobnej może historii, czy podobnych tych, no nie wiem jak to się stało, że jak ja byłam w klasie i była jakaś koleżanka i ja się z nią zaprzyjaźniałam, to potem się okazywało, że ona też jest Żydówką. No nie wiem jak to się stawało, nigdy tego tak nie wybierałam, ale tak w dużej mierze było. Ja nie mówiłam po żydowsku, chociaż no, rodzice do mnie mówili, ja im odpowiadałam po polsku. Ale na przykład właśnie, tak jak zresztą na tym nagraniu powiedziałam, pewne rzeczy na temat tego, co się działo w Polsce, o pogromach kieleckich, o Jedwabnym. U nas, ja wiedziałam, przecież to były procesy wtedy po wojnie. Moi rodzice to bardzo śledzili. Ja tak sobie teraz myślę, że ponieważ moi rodzice przeżyli w Związku Radzieckim, chociaż mieli naprawdę bardzo ciężki los, to to jest nic w porównaniu z traumą, którą pewnie przeżywały osoby ukrywające się przez 5 lat, czy będące w getcie, czy będące w obozach, prawda, które jakoś cudem przeżyły, które się tu ukrywały. Dlatego myślę, że oni się jakoś byli bardziej otwarci. Tak jak pewnie pan czytał te wywiady Mikołaja z tym Grinberga, który rozmawia z ludźmi, którzy nie byli w stanie powiedzieć o tym, co przeżyli, których dzieci też przeżywają tę traumę. Ja myślę, że u nas to było takie... Moja mama wprawdzie codziennie płakała rano, ja wstawałam, a ona płakała i okazało się, że ona nad losem narodu żydowskiego w czasie wojny płacze. Ale ona umiała o tym mówić. To jest bardzo duża różnica. No i tyle. No i ja potem chodziłam do szkoły, potem się... Trafiłam zupełnie przed przypadkiem do klubu poszukiwaczy sprzeczności lub raczkujących rewizjonistów, lub w skrócie klubu Michnika. Także się związałam z pewnym środowiskiem przez to bardzo. Zmieniłam szkołę, bo byłam przedtem w liceum zamojskiego. Jak tam trafiłam, przeszłam do Batorego, gdzie większość tych właśnie moich przyjaciół było. No i potem jakoś się w ten marzec mniej lub bardziej zaangażowałam, głównie na zasadzie takiej przyjacielskiej i tego, co się tam działo. No i tyle. No a potem to zostałam tu, nie wyjechałam i skończyłam studia, zaczęłam pracować naukowo, mam jedno dziecko, mam 2 wnuków. No, to chyba wszystko o mnie. A czy pani rodzina miała też krewnych, pani wspominała o Izraelu, tak? To znaczy, to bardzo ciekawe jest, bo ten mój kuzyn właśnie, którego wywiad tego, to jest syn najstarszego brata mojej mamy. Moja mama była 10. z rodzeństwa, on był pierwszy. A to był jego najstarszy syn, więc on w tej chwili ma 95 lat, w tym roku kończy. A to jest, więc ta różnica taka pokoleniowa jest między nami, no, właściwie całego pokolenia. Ten brat mojej mamy razem z całą rodziną, z dorosłymi córkami, oni też uciekli do Związku Radzieckiego. Oni przez cały ten czas nie mieli ze sobą kontaktu. Ja nigdy nie widziałam tego domu, w którym... Ja wiedziałam, że moja mama była zakwaterowana w takim domu jakiejś Niemki, która jeszcze nie wyjechała. I one się bardzo zaprzyjaźniły, bo moja mama, prawdę powiedziawszy, ciężko przeżyła powrót do Polski, dlatego że oni wysiadali w Wałbrzychu z tych wagonów takich bydlęcych, którymi ich przywieźli z tego Związku Radzieckiego. I jak wysiadali, nie wiem, ona coś musiała po żydowsku powiedzieć do mojego taty, nie wiem, czy on wysiadł, to nam podawała bagaże, no coś, oni rozmawiali zawsze po żydowsku. I na peronie stało tam paru jakichś naszych rodaków, że tak powiem, którzy, pierwsze co moja mama po polsku słyszała, wysiadając z tego pociągu, to jeden pan do drugiego powiedział: patrz, Hitler, tyle ich tam coś i jeszcze ciągle zostało. Paradoksalnie to było tak, że ich zakwaterowali z tą Niemką i one obie się czuły trochę obco w tym całym środowisku tamtym, jak to tak było, i bardzo się zbliżyły. Ja mam w domu, jak moja mama już była w ciąży, nie było wiadomo, kto to będzie, i ta Niemka już wyjeżdżała niedługo, ale ona uszyła i wyhaftowała dla tego przyszłego dziecka, czyli dla mnie, taką przykrywkę na wózek. Ja to mam. I oni nigdy nie mieli kontaktu potem z tą Niemką. Ona wyjechała, została tam wysiedlona i wyjechała. Dużo mama mówiła mi, że ten fortepian ona jej pomagała załatwić na ten. No one, to było to. Z drugiej strony mój brat, który się urodził w 1936 roku, czyli miał około 10 lat, jak oni wracali. On tam chodził na tym Uralu, gdzie oni byli, do szkoły. Mój brat... To może ja się jednak cofnę jeszcze do okresu wojny, bo może jedna ważna rzecz. Mój ojciec był niesłychanie uroczym człowiekiem, którego wszyscy bardzo lubili, i polubił go nawet komendant tego obozu, w którym on był. I powiedział mu na ucho, że tworzy się armia Andersa i że może, i go zwolnił, żeby on pojechał i się zgłosił. I on pojechał. To było niedaleko, było jakieś tam to zgrupowanie, może w Kujbyszewie, nie mam pojęcia, nie pamiętam, tak gdzieś historycznie pewnie można sprawdzić, gdzie były te punkty. Mój ojciec tam pojechał i wszedł tam, no i powiedział, że chciałby i coś, na co mu powiedzieli, że Żydów nie przyjmują. To też była polityka Stalina, to dość to próbowałam zgłębiać i czytałam różne i o tym, jak Anders, jakie miał do tego podejście i czego Stalin od nich żądał. Niemniej jednak tak było różnie, ale tam, gdzie mój ojciec się zgłosił, to mu powiedzieli, że nie. I on powiedział, że się nie ruszy, dopóki oni go nie przyjmą. I on stał chyba to na mrozie, na zewnątrz, 3 doby. W 3. dobie patrzy, a tu idzie jego brat, którego on stracił w tym zamieszaniu, który był w jakimś innym takim obozie, też niedaleko, i też go zwolnili, żeby on... I mój ojciec tak się ucieszył, że tego brata odnalazł i że on żyje, ten brat, że powiedział: słuchaj, nie przyjmą nas tego, i oni obaj wrócili do tych obozów. I potem oni razem wracali do Polski. Jakoś byli w kontakcie, nie wiem jak, w każdym bądź razie, jak oni wracali do Polski, to byli w tym samym, jechali tym samym wagonem. I to, co historia, którą chciałam panu powiedzieć, o którą matka mi opowiadała, że mój brat, który w szkole się dowiedział, że żyje w raju na ziemi, nie ma takiego drugiego kraju, gdzie tak swobodnie dyszy człowiek przecież, strasznie nie chciał jechać do tej Polski. I cały czas płakał, no tam miał kolegów, coś, no ale oni wsiedli i tego. I na którejś stacji mój brat wyskoczył po prostu I oni nawet, moja matka z ojcem nie zauważyli, zauważył mój stryj Mojżesz i wyskoczył za nim i go tak złapał gdzieś tam i oni potem jakoś dotarli. Także to było tak, że ten mój brat był niezadowolony, że jest w Polsce. Moja mama się dowiedziała, że no nie została bardzo miło przyjęta przez rodaków, ale też zdecydowali zostać w Polsce, bo ja teraz już dawno po ich śmierci odkryłam, że przed wojną wyemigrował jakiś daleki kuzyn, przyjaciel mojej, daleki kuzyn mojej matki, który był przyjacielem mojego ojca, wyemigrował do Brazylii. On ich odszukał i powiedział, że jest teraz bardzo zamożnym człowiekiem i coś, i proponował im, żeby oni przyjechali od razu po wojnie. I oni zdecydowali zostać w Polsce, mimo że nie byli już komunistami. To jest też ciekawe, wydaje mi się, że oni, myślę, że byli po prostu nie bardzo młodzi i strasznie zmęczeni, może tak, ale bo chyba nie byli bardzo patriotami polskimi, no nie wiem. W każdym bądź razie zostali. No i o coś pan pytał, a ja znowu sfekslowałam. No, ja pytałem o te związki. Aha, no i właśnie jak oni wrócili, zostali zakwaterowani w tej Bielawie, to mama mi opowiadała, że z tą Niemką mieszka. Nie tak dawno, na 90. urodziny, przyjechał z Izraela ten mój kuzyn, o którym panu też słówko opowiem, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. I pojechaliśmy tam. Ja nigdy tam przedtem nie byłam. Ja mówię, ty mi możesz pokazać dom, w którym moja rodzina mieszkała. Ty pan mówi tu. A ja mówię, a twój ojciec i tego? On mówi, tu. Po drugiej stronie tej ulicy, naprzeciwko. Ja mówię, a to oni się jakoś przedtem odnaleźli. On mówi, nie. Jak mój ojciec z jakąś rodziną, bez tego samka, zostali przywiezieni, to oni przypadkowo dostali przydział do lokalu naprzeciwko, tak oni się odnaleźli. Wie pan, jakie są historie nie z tej ziemi? Natomiast sam mój, ten samek, on został wyciągnięty z obozu w 1948 roku. Bo on jako młody chłopak, on był, nie wiem, miał chyba 19-20 lat, jak się ta wojna tam zaczęła ze Związkiem Radzieckim, on został wcielony do armii normalnie. I on zawsze był taki srulek, mądrulek. On siedział w towarzystwie dwóch innych chłopaków, też Żydów, też z Polski. I ten samek miał mój koncepcję, dlaczego na Ukrainie był głód. I tym kolegom wytłumaczył, jak to dlaczego ten głód jest. No i jeden z nich doniósł i on dostał 10 lat i był na... To za Kołymą jest jeszcze... No tam na samej północy oni jakiś port budowali. Zapomniałam, jak to miejsce się nazywało, wiedziałam. Tam jemu odmroziły się stopy. Był tam lekarz, Polak, który nic nie miał, żadnych antybiotyków, nic. Powiedział mu, że jedyne, co on może robić, żeby sobie robił na te stopy okłady z moczu, to może ta gangrena się nie rozwinie. I tak się stało i jemu po prostu te odmrożone części odpadły. Ja teraz widziałam, to jest on w jednym ma samą piętę, a w drugim ma, do tego on musiał dalej pracować. W związku z tym on się nauczył, wypychał sobie tam szmatami, gazetami i pracował w tym obozie. I jak oni wrócili, właśnie jego ojciec z siostrami, z braćmi, ale bez niego, którzy byli młodsi, i moi rodzice, to, no to tego Samka nie było. I oni, jego brat poruszał niebo i ziemię, żeby go odnaleźć, no ale to nie bardzo dużo pomagało. Ale w każdym razie dowiedzieli się, że on jest gdzieś tam w jakimś obozie. A jak moja mama przed wojną siedziała za komunizm na zamku w Lublinie 4,5 roku, to do mojego tatusia zalecała się niejaka towarzyszka Wanda, której moja mamusia dość nie lubiła. Towarzyszka Wanda potem była sekretarką towarzysza Bieruta i chyba jego kochanką. I też mówiono, że była też kochanką towarzysza Stalina, do którego towarzysz Bierut z nią często jeździł. U nas w domu było tak, że jak mój tatuś coś ośmielił się mojej mamusi powiedzieć, to moja mama mówiła, jak się nie podoba, zawsze możesz pójść do Wandy. Więc natomiast potem kiedyś ojciec mi powiedział, że tak się mądrzy, ale w sprawie tego Samka kazała mu pójść do Wandy, która była wtedy sekretarką tego Bieruta, i poprosić, żeby ona coś pomogła. I ona pomogła. I ona powiedziała, że następnym razem, jak będą tego, to ona porozmawia ze Stalinem. I tak się stało. I Samek, jak ja z nim rozmawiałam, tego nagrania nie mam, bo nie nagrałam tego. Kiedyś przedtem z nim rozmawiałam o jego losach w tym obozie, to on mi opowiedział, że było tak, że w pewnym momencie przyszedł do niego chłopak, który telegraf tam obsługiwał. To też był Polak, też więzień, i powiedział, słuchaj, był szyfrogram z tego, żeby ciebie zwolnić. I oni podyktowali mi odpowiedź, że zwolnią cię, jak lody puszczą, bo tam statki nie dochodziły, nic. I to będzie za pół roku. I jego nie poinformowali, ale zaczęli tam troszeczkę tak o niego dbać bardziej. A on powiedział mi, że to było najtrudniejsze pół roku tego jego pobytu w tym obozie, bo ta perspektywa tego zwolnienia. No i potem to prawie zabrało rok, bo to było 6 miesięcy, potem go przywieźli do Moskwy, nie wiedzieli o co chodzi, tak? Bali się też. W związku z tym jakoś go musieli odkarmić, odtuczyć, doprowadzić. No i on przyjechał do Polski, przyjechał tam do tej Bielawy. Rodzina się rzuciła, jakieś protezy, nie protezy, on to wszystko rzucił. On do dzisiaj chodzi tam sobie jakoś, pan by nie zobaczył. On w 1956 roku, on wyjechał i jego bracia i siostry wyjechali do Izraela. Część tej rodziny jest teraz w Chile, a część tej rodziny jest w Australii, a on i jego córki są w Izraelu. On jest założycielem Towarzystwa Turystyki Pieszej w Izraelu. Bez tych stóp. I to jest w ogóle niebywały człowiek. I on przez te wszystkie komplikacje, on tutaj przyjechał, się ożenił. No i właśnie w 1956 roku wyjechał. Ale on no przez to wszystko nie skończył studiów. No bo to on był, ta wojna go złapała. I on po tej wojnie już chciał się ożenić i tego, to skończył chyba jakieś kursy buchalteryjne i całe życie był księgowym. Jak skończył pracę w wieku lat 69 chyba, czy coś takiego, to pomyślał, że teraz jest czas. Poszedł na studia i skończył z wyróżnieniem historię. I jego na uniwersytecie w Warszawie. I potem przyszedł jego profesor do niego i się zapytał, czy on by się nie zgodził pisać u niego doktorat. No i Samek się zgodził i zaczął ten doktorat. Niech się pan mnie nie pyta, ile ja miałam z tym kłopotów, jakie materiały ja mu musiałam wysyłać. Ale w trakcie moja ciocia dostała raka i on musiał się ciocią zająć i doktoratu nie napisał jeszcze. Ale jak mówi, mam czas. Także to zupełnie niesamowity człowiek i to właśnie on ten wywiad udzielił. Nie wiem, czy pan miał czas zajrzeć do tego, przeczytać to, co ten wywiad z tym na temat tego jego dzieciństwa i jego tego pewnie nie. Wie pan, to jest naprawdę niesłychanie jakiś taki i mądry człowiek i taki i jako dziecko zupełnie niezwykłe, jak on to obserwował. I też takie stosunki polsko-żydowskie, też takie jest śmieszne, że jak oni są tam na wsi, tam była mniejszość niemiecka i jak dzieci się w szkole biły, to byli Żydzi, to on właściwie był jeszcze jeden, zdaje się, chłopiec, z Niemcami kontra Polacy. No bo tak to było, bo te mniejszości z tą większością jakby. A potem jak to się zaczęło w latach 30., jak ci jego koledzy zaczęli, jak państwo polskie dopuściło do tego, że tego typu nienawiści powstały. Mnie się wydaje, że to w dobie dzisiejszej też ciekawie jest poczytać i zobaczyć, jak to było w latach 30. No dobrze, to chyba o rodzinie już panu opowiedziałam aż za dużo, nie? No nie za dużo, ale dość. Powiem, że jeszcze jest dużo, natomiast jestem 66, 67 rok. Kim pani wtedy jest? Co pani robi? Ja byłam studentką na fizyce. Byłam jednocześnie właśnie, no nie wiem, dość blisko z tymi różnymi komandosami, niekomandosami. Tu się przyjaźniłam z Michnikiem, tu się, nie wiem, Henryk Schleifer był jakimś niby moim chłopakiem przez jakiś czas, potem no to taka była grupa ludzi, która... Ja też nie bardzo byłam związana, znałam wszystkich, bardzo dużo osób znałam, ale ja nie byłam stałym bywalcem TSK Żetu, klubu Babel. Byłam raz na koloniach jako mała dziewczynka w Michalinie, miałam tam kilka lat. A chodziłam do TSK Żetu na rytmikę, jak jeszcze do szkoły nie chodziłam i mam zdjęcia i tam różne koleżanki ważne są na tych zdjęciach. Natomiast potem byłam na jednym obozie, gdzieś tak we Wrzeszczu, czy gdzieś tam na tym. To był jedyny obóz i to było tuż przed maturalną klasą, czy tuż po maturze, już nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie ostatnio Ewa Harley, która pewnie też tutaj jest, pan ją nagrywał tego, to mi jakieś zdjęcia przyniosła. Byłam zdziwiona, bo ja nie pamiętam, że myśmy razem były na tym obozie, a jednak tak było. Także wie pan, no tak się... Trudno mi jest powiedzieć. No byłam studentką po prostu, to przede wszystkim. No ale, no właśnie, pani jest w tej grupie, pani w jakiś sposób się kształtuje politycznie, dojrzewa politycznie. Na czym to polegało? Jak to wyglądało? Jaki był wpływ? Wie pan, ja nie myślałam o obaleniu reżimu komunistycznego w Polsce. Mnie się nie podobały różne rzeczy, które robiły. Ja jak chodziłam ja trafiłam do klubu Michnika w ten sposób, że w mojej szkole w Zamojskim były wywieszone ogłoszenia, że taki klub jest i zapraszają młodzież. Ponieważ ogłoszenie dotyczyło literatury rosyjskiej, a ja się czułam ekspertem, bo mój brat za wybitne osiągnięcia tego pojechał na studia do Związku Radzieckiego, do Kijowa. Tam poznał jakąś dziewczynę, a potem przyszedł 56 rok i moja mama się strasznie przestraszyła. I zadzwoniła, kazała mu natychmiast wracać, bo była pewna, że tych Polaków, nie wiem, tam... No ona była w Związku Radzieckim, ona wiedziała, czym to grozi. Kazała mu natychmiast... On powiedział, że on ma dziewczynę. To ona powiedziała, to trudno. On się ożenił z tą dziewczyną i przyjechał. Dla mnie, ja byłam małym dzieckiem, oni przyjechali, ona mi się wydawała dorosła, ale teraz ja wiem, że ona miała 19 lat, jak ona przyjechała. I ona też była zagubionym dzieckiem. Moi rodzice nie bardzo mieli dla mnie czas, tego no. Ja bardzo byłam z nią związana, ona się bardzo mną... Moi rodzice, ponieważ ona przyjechała, ona nie mówiła po polsku, tak? Moim rodzicom było wszystko jedno. U nas w domu zaczęło się mówić po rosyjsku, ze względu na nią. Także ja znałam rosyjski, a ona, jak ja potrzebowałam zrobić jakiś referat czy coś, to to była jedyna osoba, która jakoś się mną opiekowała i zajmowała w domu. I ona nie znała polskiej literatury, ona mi rekomendowała rosyjską literaturę. Ja chodziłam do TPPR-u, czytałam to i ja się czułam ekspertem, więc ja tam poszłam do tego, na to spotkanie dotyczące literatury. No i tam coś nawet się wypowiedziałam, tylko i tak jakoś się tam wciągnęłam, ale te spotkania tam, one nie miały charakteru politycznego. One miały przede wszystkim charakter snobistyczno-towarzyski, ale też i miały charakter o literaturze, o filozofii, były sekcje. I był taki Włodek Rabinowicz, on studiował filozofię, był bardzo przystojny, wtedy mi się wydawał. I taka grupa dziewczynek zapatrzonych w tego Włodka, to byłam ja, Irenka Grudzińska, to była Julia Przyboś, Grażynka Poterańska, no takie były panienki. I myśmy się zapisały do tej sekcji filozoficznej i czytaliśmy Ucztę Platona bez zrozumienia i Włodek nam mówił, że prawdziwy filozof to jak czyta, to dokładniej stronę przez tam, nie wiem, miesiąc, wyraz po wyrazie. I myśmy tak siedziały, tam studiowały tego Platona. To było takie środowisko, mi się wydaje, że ja niesłychanie dużo zawdzięczam temu klubowi, bo to było środowisko, w którym snobizm był na intelektualizm, na tego Platona, na takie rzeczy. To nic nie szkodzi, że to myśmy bez zrozumienia tak naprawdę tam czytali. Ale to było coś, co warto było robić, co było elegancko, prawda? No ja miałam jak klub Michnika był, ja miałam 15 lat, 14. Co ja mogłam wiedzieć, tak? U mnie w domu No moi rodzice wiedzieli, kim był Stalin i co się działo zanim Chruszczow, prawda, do tego. Jakoś nie było miłości do tego komunizmu, ale też ja nie byłam jakąś, ja nie podpalałam komitetów, no po prostu chodziłam na prywatki i chodziłam do tego klubu, czytałam tego Platona, no tak, takie to było środowisko. Ja nie byłam w harcerstwie u Jacka Kuronia, znałam ich, ale też tacy ludzie, z którymi ja się przyjaźniłam, Mirek Sawicki czy Sewek Blumstein, oni na tamtym etapie, wydaje mi się, że polityka polegała na bronieniu jakiejś przyzwoitości więzi ludzkich i sprzeciwie wobec świństw. To trochę tak jak teraz, prawda, są osoby, które podpisują różne petycje, apele i przeciw czemuś, czy chodzą i protestują. Czy to jest działalność stricte polityczna? Nie, uważam. To jest taka przyzwoitość, przeciwstawianie się pewnemu złu i wtedy to tak było. Nikt z nas nie chciał obalić rządu i przejąć władzy, prawda? To nie było, nawet Kuroń moim zdaniem nie, z Modzelewskim. Także chcieli jakiś tam przestrzegania pewnych norm i ja myślę, że ja bardzo dużo zawdzięczam temu środowisku i też mojej rodzinie, bo to było jakby w zgodzie z tym, co ja widziałam i słyszałam w domu. To ja miałam, moim przez lata narzeczonym był taki, i w 1968 roku on był moim narzeczonym, Krzysztof Michalski, nie wiem, pan, może on niestety nie żyje od jakichś 2 lat, ale on był filozofem i założył taki instytut w Wiedniu, no dość znana była osoba potem, ale wtedy on dyskutował z moją mamą i mówił, że on jej nie rozumie, jak ona, taka inteligentna osoba, mogła być komunistką. A ona płakała. I ona mówiła, wy nie żyliście przed wojną i nie wiecie, o czym mówicie. I wie pan, ja musiałam Marsję Shore przeczytać, żeby zrozumieć, o czym mówiła moja matka. Oni po prostu też byli przed wojną komunistami, bo chcieli jakiejś sprawiedliwości. No tak, tak to jest. No. Także ja myślę, że ta młodzież w 60-tych latach, no ja tak bardzo nie byłam wciągnięta, żebym tam, powiedzmy, Sewek Blumstein był aresztowany, bo tam jakieś były listy, coś nosił, nie nosił. No ja też nosiłam, ale jakoś mniej. Nie byłam tak. Ja w ogóle taki mam chyba charakter, że ja nigdy nie jestem w samym centrum jakiegoś ruchu. Zawsze tak trochę z boku, więc może to i z tego powodu. No, także, a potem co było na uczelni w 1968 roku, jak to było, no to pan wie z tego mojego nagrania, bo ja właściwie opowiedziałam tam wszystko, co na ten temat trzeba by powiedzieć. No tak, ale chyba będziemy musieli przez to trochę jeszcze przewinąć. No proszę. Jest taka możliwość. Jest, tylko niech pan pyta w takim razie. Ja chciałem, no już rzeczywiście przechodząc do marca, zapytać najpierw, czy pani pamięta 1967 rok i wybuch wojny 6-dniowej? Tak, tak. Ja wtedy pierwszy raz w życiu pojechałam za granicę. Mój ojciec na ulicy, na krakowskim przedmieściu spotkał jakiegoś znajomego sprzed wojny, który okazało się mieszkał w Londynie. No i tam jakoś tego i mój ojciec go namówił i on dał mi zaproszenie. Ja w 1967 roku na wakacje pojechałam do Londynu i pracowałam jako au pair u jakichś państwa. I pamiętam, że stamtąd pisałam do tego Samka, do Izraela, listy. To był właściwie jedyny czas, kiedy ja z nim korespondowałam na temat wojny sześciodniowej i tego, co się wydarzyło. I też no w Polsce się wtedy zaczęło takie antysemityzm. Wie pan, to jest strasznie trudno, jakoś nie umiem panu tego wytłumaczyć może. W ogóle nie umiem tego dobrze chyba wytłumaczyć, ponieważ ja nie byłam bardzo czuła na antysemityzm, dlatego że byłam do niego przyzwyczajona. Ja się z nim spotykałam od dziecka. Ja na przykład, jako taka dziewczynka 7-letnia, w szkole początkowo, i tam takie, no tam chodziłam do szkoły i wprowadzono wtedy w 1956 roku religię do szkół, po tych przemianach, to taka była. Moje wszystkie koleżanki miały takie piękne sukienki do komunii. Ja powiedziałam mojej mamie, że ja też bym chciała mieć taką sukienkę do komunii. A moja mama powiedziała, nie ma sukienki do komunii bez nauki religii. Bo to się łączy, to nie jest, to nie ma samych sukienek. To ja powiedziałam, to może ja bym mogła chodzić na religię. Moja mama powiedziała, że oczywiście, jak będę chodziła na religię i będę tego, to będę miała sukienkę. Ja zaczęłam chodzić na religię w szkole. I ten ksiądz, co tam był, mówił do wszystkich dzieci, Krysiu, Marysiu, coś tam, a do mnie mówił, dziewczynko wyznania mojżeszowego. Ja nie wiedziałam, co to znaczy. No ale raz tak do mnie powiedział, drugi raz i tak tego w ogóle, tak do mnie mówił. Ja przyszłam do domu i się zapytałam mojej mamy, co to znaczy wyznania mojżeszowego. To moja mama się zaczęła dopytywać, o co chodzi. No to ja w końcu się wykryło. Ona dostała piany na ustach, poleciała do tej szkoły, zrobiła tam dziką awanturę i ja przestałam chodzić na religię. To jest historia o tym, jak nie miałam sukienki do komunii, ale też zrobiła się z tego awantura. I dzieci za mną latały, krzyczały za Żydowa i kamieniem rozbiły mi głowę. Także wie pan, u mnie w domu była taka atmosfera, jak się zawsze śmiałam, że moja mama wchodziła do sklepu i mówiła, dzień dobry, jestem Żydówką, czy jest biały ser? A jak się dowiadywała, że sera białego nie ma, to wracała do domu, powiedziała, antysemici nie chcieli mi sprzedać białego sera. Więc ja też byłam w takiej opozycji do takiej postawy widzenia we wszystkim. Ja też tak uważałam, że są ludzie durni i głupi, a są ludzie tacy. No jakoś ja nie przeżywałam tego, wie pan. Też chcę powiedzieć, że nie wiem, czy pan rozmawiał z taką moją inną znajomą Anką Karpińską, na pewno Lec. Nie? Jeszcze nie? Nie. A. No ona tak bardzo jest aktywna. Jak była 40. rocznica marca, ukazał się w Gazecie Wyborczej duży wywiad z Anką. Ona mieszka w Kopenhadze. Aha, okay. W Kopenhadze, ale teraz kupiła tu mieszkanie i często bywa. I ona udzieliła wywiadu, w którym napisała, że ona miała bardzo ciężko, bo ona się nazywała Anka Karpińska. Ona była na wszystkich obozach TSK Żetu i naprawdę dobrze ją znałam, ale nie wydaje mi się, żeby ona bardzo cierpiała, jak byłam w Polsce. Świetnie się bawiła, bardzo zresztą to jest miła, ciekawa i wesoła osoba. I no ale tutaj w tym wywiadzie ona napisała, że ona bardzo była cierpiała, ponieważ ona nazywała się Anka Karpińska i nie miała żydowskiej urody i nikt się przy niej nie krępował. I ona była świadkiem różnych antysemickich tam wystąpień i powiedzeń tego. I zazdrościła takim koleżankom jak Perła Kacman, czy tam chyba, zapomniałam jak ona miała na imię, ta Wasserstrum, przy których nikt takich rzeczy nie mówił, bo każdy wiedział, że to są Żydówki. No wie pan, myślałam, że ją palnę w ogóle w głupi łeb, ale no, to znaczy nie było czego w tym sensie zazdrościć, że ja z jednej strony spotykałam się z jakimiś przejawami antysemityzmu, ale z drugiej strony ja nigdy nie ukrywałam swojego żydostwa i nigdy nie miałam jakby z tym problemu. No nie wiem, jak to panu powiedzieć, czy to jest w ogóle zrozumiałe. Powiem panu tak, że może jeszcze taką historię z mojego życia, to było po maturze i ja byłam w Świnoujściu na wakacjach z przyjaciółmi i byli przyjaciele przyjaciół i tego, taka nasza duża grupa była. I ja byłam z jednej strony tej grupy, a z drugiej strony tej grupy była dziewczyna, która była z Łodzi. I ona była koleżanką koleżanki czyjejś, tego ja chyba w ogóle słowa z nią specjalnie nie. I była jakaś taka scena, którą ona opowiadała, ja tego nie pamiętam, że ktoś zabrał mi, nie wiem, ręcznik czy coś takiego. Ja mówię, ty antysemito, oddawaj to. Znaczy ja robiłam sobie dowcipy z tego, że jak ktoś coś mi tego, to jako przejaw antysemityzmu, to był jakiś taki żart. Na niej to zrobiło bardzo ogromne wrażenie, gdyż jak potem ona mi, to jest moja przyjaciółka, jedna z najbliższych do dzisiejszego dnia, jak już ta właściwie cała grupa się rozjeżdżała, ona podeszła do mnie i powiedziała, że ona by chciała ze mną porozmawiać. I powiedziała mi, że była taka scena, że to na niej zrobiło wrażenie, bo ona, może ja nawet mogę ujawnić jej nazwisko, ona była córką profesora w szkole filmowej w Łodzi, wybitnego scenarzysty, Anatola Radzinowicza, który no, robił scenografię do takich filmów jak na przykład Zakazane piosenki, czy O dwóch takich, co ukradli księżyc. No to w ogóle to ikona. I ona była w szkole i była tam w takim towarzystwie, które chyba miało takie trochę patriotyczno-endeckie inklinacje. Jak oni zrobili maturę, to jeden z tych kolegów podszedł do niej i powiedział: ty wiesz, że twój tato się nie nazywa Radzinowicz, tylko on był Rabinowicz i że ty jesteś Żydówką. I ona próbowała popełnić samobójstwo. No i on tam jakoś odratowano i to było parę miesięcy wcześniej, ona przyjechała na te wakacje i widzi dziewczynę, która leży sobie tak na tego i po prostu się w ogóle nie przejmuje tym, że jest Żydówką. Dla niej to zrobiło wrażenie, myśmy się szalenie zaprzyjaźniły, to zostałyśmy potem we dwie w ogóle, to było bardzo, bardzo tam jakaś zabawna historia. No w każdym bądź razie Więc strasznie trudno mi jest powiedzieć. Wie pan, ja nie pamiętam. Ja pamiętam na przykład tę moją korespondencję w 1967 roku na temat przyczyn dociekania tej wojny sześciodniowej w Izraelu. Ja wiem skądinąd o tej szóstej kolumnie i tak dalej. To wszystko po prostu wiem, ale ja tego nie pamiętam, żebym ja przeżywała to. Pamiętam, że u nas w domu było oburzenie, że oni takie rzeczy mówią i coś tamtego. No ja... No było tak. Także tutaj jakby... No tak to przeżywam. Wiele panu nie powiem o tym. I potem się zaczęło, no bo ja się przyjaźniłam z Henkiem Schleiferem i on przyszedł do mnie, powiedział, ich relegowali z Adamem, była tamtego, no to myśmy się włączyli, to była kwestia obrony, to były jakieś protesty, miał być ten wiec, ale przedtem ja się spotykałam tutaj z Jasiem Grossem, coś tam żeśmy no jakoś tak byłam, to środowisko huczało od tego wszystkiego, ale ja nie byłam organizatorem wiecu. W tych nagraniach, które mam, jest tam nagranie mojego najbliższego przyjaciela, profesora Karwowskiego. On jest w North Carolina w Stanach. To absolutnie wybitna osoba, która się w zeszłym roku wręcz ta grupa, w której on jest i tam oni jakieś neutrino łapią w kopalni w Japonii, oni dostali Nobla. Hugon był, bardzo ładnie opowiada, jak króciutko i zabawnie o tym, jak, w co oni byli zaangażowani. On się zapisał do ZMS-u bo był takimi politycznymi. Wie pan, ja też na przykład w 1966 roku sławetna taki SOT z Kołakowskim w dziesięciolecie października w 1966 roku. Dzień dobry. No to ja tam byłam oczywiście. Ja na wszystkich takich imprezkach bywałam, które były jakoś tam polityczne. To wystąpienie Kołakowskiego było rzeczywiście wstrząsające wtedy dla nas. No i Hugon był relegowany z uczelni. On był wśród tych 34 relegowanych od razu. On nie jest Żydem. I to też ładnie wychodzi w tej opowieści. I tam nie jest do końca opowiedziane jakby dobrze. Tam on został usunięty z uczelni. On był bardzo zdolny. On był w wojsku, ja go odwiedzałam, tam udawałam, różne koleżanki, myśmy po kolei przyjeżdżały, udawały jego narzeczone, żeby on dostał chwilę przepustki. I potem on się ukrywał w psychiatryku. Jego ojciec był lekarzem i to załatwił, żeby przed tym wojskiem. No ale on nie studiował, a nie mógł też wyjechać, bo nie był Żydem, bo tylko Żydzi mogli wyjechać. I myśmy wtedy wymyślili, że jedna jego, nawet chyba była dziewczyna, a jedna z koleżanek, która wyjeżdżała właśnie, złożyła papiery, że ona wyjdzie za niego i w ten sposób on jako jej mąż też wyjedzie. Ale on miał 20 lat, on był niestety geniuszkiem. I on nie miał 21 lat, a wtedy chłopak nie mógł. Dziewczyna mogła się wyjść za mąż jak miała 18, a chłopak jak miał 21, chyba że był sprawcą ciąży. Albo jakaś wyższa konieczność była. I oni poszli do takiego doktora Weintrauba, ojca naszego kolegi. To też był głupi pomysł, że akurat do niego. Wie pan, nie wiem jak on miał. On był ginekologiem, a jego syn Michał. Tak, pan Leon właśnie dzisiaj był na muzeum. On żyje? Tak. Jego żona bardzo dawno nie żyje, on miał drugą żonę. A ile on ma lat? W tej chwili. Tak, on w Szwecji był. Co pan mówi, on żyje? Tak, mówię, dzisiaj był. Aha. No więc tenże pan Leon Weintraub powiedział naszej koleżance Romce Fischer, szkoda, że nie w odwrotnej kolejności, mógłby pan go o to zapytać, że owszem, wystawi jej zaświadczenie, że ona jest w ciąży z moim przyjacielem Hugonem Karwowskim, pod warunkiem, że ona znajdzie kogoś, jakąś ciężarną, co na siusia. I ona odda to jako swoje do analizy i oni tak zrobili. Ona miała sąsiadkę, która była w ciąży, ta nasikała i ona tego i Weintraub wystawił jej zaświadczenie, że jest w ciąży. I oni poszli z tym do sądu rodzinnego, który miał wydać wyrok. No ale wie pan, Roma Fischer. Przecież to był czas, kiedy Szpotański pisał w swojej szopce to żaden wstyd, że hrabia Plater chce wyjechać jako Żyd, prawda? Bo to była też historia, to pan zna tę historię, że hrabia Plater, uznając, że ma na nazwisko Plater, to może się załapie, złożył o wyjazd, emigrację jako Żyd. No i dostał. No ale kretyn jeden, jak dostał, tak się ucieszył, że poszedł do Spatifu i jeszcze gdzieś do wszystkich tego, zarykując się ze śmiechu, pił wódę z kolegami, opowiadał, że kretyni dali, następnego dnia mu odebrali, bo ktoś doniósł. Także była taka historia. No i sędzina takie rzeczy oczywiście wiedziała, więc zobaczyła tu Weintraub, wystawia ten zaświadczenie, powiedziała, że trzeba komisję w szpitalu klinicznym MSW na Wołoskiej, żeby się ta Romka poddała i tak Hugon nie wyjechał wtedy, tylko został w Polsce. A on był naprawdę prześladowany, a ja w sumie nie byłam prześladowana. Także taka była historia. No ale właśnie ten ciąg tego, co nazywamy wypadkami marcowymi, on zmieniał jakby swoje znaczenie, tak? W tym sensie, czy pani uczestniczyła była na tym ostatnim przedstawieniu Dziadów? Byłam na ostatnim przedstawieniu Dziadów. Jak wie pan, ponieważ tak jak panu powiedziałam, ja nigdy nie byłam jakoś w pierwszym nurcie, więc tak, byłam na przedstawieniu Dziadów. Poszłam na chwilę, ja też mieszkałam niedaleko, bo ja mieszkam na placu Dąbrowskiego, tam teraz mieszkam, to było rodziców moich mieszkanie. Więc ja poszłam na te Dziady, potem poszłam pod pomnik Mickiewicza, a potem już mnie to wszystko znudziło, poszłam do domu, więc nie zostałam spałowana. Podobnie było na wiecu w marcu. Tak jak panu mówiłam, ja tam byłam na tym dziedzińcu od rana, siedziałam w buwie, bo miałam kolejną wersję, prawda, znaczy kolejną kopię rezolucji, że jakby temu Mirkowi nie pozwolili czytać, jakby go coś tamtego i od rana kazali mi tam siedzieć. Siedziałam. Potem był ten wiec. I na tym wiecu ja wystąpiłam w takim futerku, które jedna moja ciocia miała taką etolę z królików kanadyjskich, co udawały norki. I moja mamusia tam jakiegoś znalazła kuśnierza, który przerobił mi to na kurteczkę, która mi się szalenie podobała. Ja pierwszy raz ją miałam na sobie na tym wiecu. Więc jak przyszli ci aktyw robotniczy i Andrzej Rapaczyński, jak pamiętam, krzyknął: wszyscy siadamy, to wszyscy siedli. Oprócz mnie i aktywu, bo ja nie usiadłam, bo bałam się, że mi się kurteczka pobrudzi i byłam w tym futerku. No i potem tam było, rzuciliśmy w ten monetę, a ja się śpieszyłam, bo ja miałam po obiedzie zajęcia, ja byłam na fizyce, a Wydział Fizyki był na Chorzej. I ja poszłam do domu, także znowu mnie nie spałowali, bo ja chwilę wcześniej wyszłam z tego. Także dopiero jak ja doszłam na zajęcia na Chorzą, to się dowiedziałam, co się stało. No a potem drukowaliśmy, powielaliśmy, powielacz był na Chorzej i powielaliśmy. Mój brat, który był dużo ode mnie starszy, miał kolegów, oni pracowali, ja z tego, więc tam pamiętam, że się spotykałam z tym panem Andrzejem, jego kolegą, który miał jakieś kontakty w jakichś fabrykach. On był elektronikiem i dawałam mu ulotki dla robotników. No, potem był strajk na uniwersytecie, w którym uczestniczyliśmy. No byłam po uszy w to zaangażowana i tym żyłam też. Byłam przesłuchiwana na Rakowieckiej, jak dostałam wezwanie, też to moja matka mówi, to więzienie to nie jest nic strasznego, 4,5 roku byłam w więzieniu, prawda, to nic z tego, nic. Kazała mi wziąć dobrą książkę, szczotkę do zębów i coś, mnie nie zatrzymano, tylko mnie przesłuchano. No... Ja miałam jeden z asystentów naszych wyjeżdżał, zresztą Jurek Kijowski go wspomina, Ryszard Kerner, on jest profesorem w Paryżu i on wyjeżdżając jakoś tego załatwił mi, ja miałam stypendium na jednym z najlepszych uniwersytetów w Nowym Jorku, na którym profesor Dirac, sława noblista, wykładał wtedy. No ale ja nie chciałam składać takich papierów o emigrację. Złożyłam o paszport i nie dostałam go po prostu. I pierwszy raz dostałam paszport w 1972 roku. Tak myśmy razem złożyli z moim narzeczonym. On też, myśleliśmy, że wyjedziemy na parę lat, coś tam. No on dostał, a ja nie dostałam. To on też nie wyjechał. I tak zostaliśmy. Na pytanie, właśnie to, wie pan, Zygmunt Stępiński jakoś mi opowiadał, że on był w Lundzie, nie, może w Malmę i w Kopenhadze spotykał się z Polonią, to znaczy z tymi emigracją 68 roku i jakoś użył tego sformułowania emigracja i został, że tak powiem, napadnięty, że oni nie są żadna migracja, bo oni są wypędzeni, uchodźcy i coś. No ja się naraziłam paru osobom. Ja wiem, że to był bardzo ciężki okres dla tych ludzi, co wyjechali. Nie jest łatwo być emigrantem nigdzie. Mój brat też wyjechał. Ja widziałam, mój brat, który był inżynierem, on był dużo starszy ode mnie, który miał tutaj świetną pracę, miał dom w Falenicy, wylądował gdzieś i on nosił paczki w jakimś... Zanim się urządził jakkolwiek, to najpierw w ogóle nie miał pracy, szukał, nie miał samochodu, nie miał tego, nie miał śmego. Mimo że miał jakąś pomoc z tego jointu nawet w tej Ameryce, ale potem... Pierwsza praca, którą znalazł, to w jakimś sklepie z alkoholem nosił paczki, prawda, te skrzynki z tym. pewnie nie było mu łatwo. I myślę, że dużo ludzi musiało się znaleźć też takie, że oni wyjechać musieli. Ale bardzo dużo, ja nie mówię o osobach starszych, które przeżyły wojnę, które przeżyły różne prześladowania jako Żydzi, ale ta młodzież studencka, byli tacy jak Janek Gross, którzy mieli powód, żeby emigrować. Pan teraz mówi o tych, którzy wyjechali jakby dobrowolnie, którzy zostali, ale pani zostaje i jak to jest być, jak to było być Żydówką, no, po matce, co Marzec zmienił w pani, w postrzeganiu Polski, w pani postrzeganiu się? W postrzeganiu Polski nic nie zmienił, natomiast w postrzeganiu w ogóle w moim życiu tak na co dzień nic nie zmienił. Oprócz tego może, że ja zaczęłam obserwować pewne zachowania. Na przykład Klub Inteligencji Katolickiej postanowił zająć się porządkowaniem cmentarza żydowskiego. To w 1969 roku. I grupy młodzieży z klubów inteligencji katolickiej przychodziły co niedziela i odgruzowywały zaniedbany potwornie cmentarz żydowski. Młodzież z klubów inteligencji katolickiej na ogół przedtem nie mieszała się nawet z tymi komandosami, z tymi. Oni byli innym światem i oni, dla nich Żydzi nie istnieli. Oni nagle się znajdowali na tych cmentarzach, oni je porządkowali, oni zwiedzali, widzieli te groby, zaczynali, mieli zajęcia, studiowali historię Żydów w Polsce. To ja obserwowałam. Ja uważam, że Marzec rozpoczął pewnego rodzaju zainteresowanie inteligencji polskiej kwestią żydowską i jakimś niecałej, jak wiemy. Tak, teraz będziemy mieli świadków z Jedwabnego, że prawda, to Niemcy jednak mordowali. Będziemy różne rzeczy mieli. Ale wtedy, ja też może panu opowiem taką scenę, która dla mnie jakoś była szalenie ważna. Moja przyjaciółka Krystyna, która, mama była dziennikarką i pracowała w takiej agencji prasowej i tam miała masę koleżanek, bardzo zaprzyjaźnionych przyjaciółek i one wszystkie były partyjne, bo to była taka agencja i tam była jedna pani, która była endeczką przedwojenną, ale była bardzo wysokiej klasy specjalistką, nie wiem tam już w czym, jako redaktor czy edytor czy coś. W każdym razie Franciszka, czyli mama tej mojej przyjaciółki, mówiła, że ta kobieta właściwie była taką antysemitką, że się nawet do niej nie odzywała. One pracowały razem, ale tamta taka była sztywna i coś i w ogóle z całą tą grupą tych komuchów i Żydów się nie zadawała. I przyszedł 68 rok, i mamę mojej przyjaciółki, było zebranie partyjne i tam powiedziano, że ona była w Izraelu 2 lata temu i że nie wiadomo i że coś. I żadna z tych jej przyjaciółek się nie odezwała i ją wyrzucono z pracy i oni wyjeżdżali. I na dworcu ja byłam, bo to była moja najbliższa przyjaciółka. I oni wyjeżdżali I staliśmy na tym dworcu gdańskim i nagle ja widzę, idzie jakaś taka kobieta, taka, wie pan, sztywno. Ona miała posturę endeczki w ogóle, tak. I ona podeszła do Franciszki. Ona przyszła na dworzec. To była ta endeczka z tej. I ona podeszła i powiedziała tej Franciszce: pani Franciszko, mi jest wstyd za mój naród. Ja panią bardzo przepraszam, ja pani życzę dużo szczęścia. Wszyscy żeśmy ryczeli po prostu. Wie pan, to były sceny, które na mnie... Ja uważam, że to tak było, że rzeczywiście paradoksalnie ta akcja antysemicka tych komuchów. Wie pan, no, w 1968 roku Szumowiny wychodziły. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że tak jak teraz troszeczkę to się tam też dzieje. Ja pan, może jeszcze taką anegdotę panu opowiem, jak tam w tym nagraniu pan może pamięta, że jak był 1 maja, ja z moim chłopakiem Krzyśkiem, myśmy pojechali do Mikołajek, dlatego że mama powiedziała, że mieli prewencyjnie ewentualnie aresztować, studia były nasze zamknięte i mama powiedziała: po prostu niech cię nie będzie w domu. Myśmy pojechali do Mikołajek, było cudnie. I w tych Mikołajkach siedzimy w knajpie. Są Mikołajki, 1 maja, nie ma nikogo, jest taka zapyziała knajpa jedna i siedzi dwóch facetów i piją. I są pijani i ja się orientuję z tego, co oni dość głośno zresztą mówią, że jeden jest jakimś pierwszym sekretarzem tam partii, a drugi jest, nie wiem, innym czynownikiem. I oni się kłócą o coś i jeden mówi tak: jak ty mi tego nie załatwisz, to ja wszystkim powiem, że ty jesteś syjonista. To ja takie uszy. On mówi: bo przecież wszyscy wiedzą tutaj, że twoja matka była autochtonka. Ci ludzie na prowincji, oni sobie podstawiali nogi, walczyli o te stołki, załatwiali se sprawy, tak naprawdę nie wiedzą, co to jest syjonista. Oni krzyczeli te hasła. Tam na Mazurach oni wiedzieli, że kto jest wrogiem autochton, ci Niemcy, tak? To on mówi: twoja matka była autochtonka, ja powiem, że ty jesteś syjonista. No wie pan, to po prostu w pale się nie mieściło, ale taki był wtedy poziom tego dyskursu, prawda? Tego, co się działo w społeczeństwie w pewnych kręgach. Natomiast w innych kręgach była taka właśnie Boże kochany, no, widzi pan, mnie pan wykończył, ja zapomniałam. Ojciec Mateusza, jak on, mój drużynowy przyjaciel, no ten jak oni mają na nazwisko? Niech mi pan... No nieważne. W każdym razie w jednym z tych nagrań jest, że to, co było w tym marcu, to było czymś tak obrzydliwym. I to bardzo wiele ludzi przyzwoitych, to poczucie takiego obrzydzenia do tego, co się działo wokół, bardzo jednoczyło. Ja myślę, że to był bardzo ważny w tym sensie dla mnie okres, że on po pierwsze jakoś tak kształtował, ale to już przedtem, to już muszę powiedzieć, i rodzina, i klub Michnika, takie to środowisko. A ten marzec to było takie już ukoronowanie tego, że tak... Jasno widać, kto jest kto, i taka różnica między przyzwoitością i nieprzyzwoitością, między odwagą i jakimś takim strachem, między Solidarnością a brakiem Solidarności, to była niesłychana lekcja czegoś takiego. A potem, znaczy ja też nie czułam jakiegoś strasznego prześladowania, że na przykład przez 4 lata nie dostawałam paszportu, tak? Dlatego, że wielu moich przyjaciół właściwie nie dostawało też paszportu. Ja nie byłam jakoś inna, tak? Ja przychodziłam na przykład, ja dostałam odmowę paszportu i było napisane z paragrafu 4. 4 to były inne ważne powody natury politycznej. Ja poszłam się odwoływać i poszłam na spotkanie na na Koszykowej przy Alei Róż był ten urząd i tam był jakiś naczelnik. Ja poszłam na spotkanie. I ja patrzę, taka gruba jest moja teczka i siedzi taki młot, ten naczelnik i on mówi tak. Pani Kacma, Perła, córka Abrama i Hany. A jaka narodowość? Ja mówię, polska. On mówi, jaka? Ja mówię, polska. Aha. No i tam coś tego, on mówi, no dobrze. No i on, nie mija tam miesiąc, ja dostaję odpowiedź wskutek tej interwencji. Zamieniono mi, nie dostałam z punktu 4, tylko z punktu 5, inne ważne powody natury społecznej. No, tak. Ale wie pan, no, wszyscy naokoło tak mieli, z moich przyjaciół, tak? Ja miałam wkładkę, dostałam wkładkę paszportową w 70 roku chyba. Do krajów demokracji ludowej. To wkładka do dowodu taka była. I mogłam się poruszać po krajach, podróżować. A moja przyjaciółka, ta właśnie, co ta jej mama ją żegnała, ta endeczka, oni pojechali do Izraela. Ona nie mogła przyjechać do żadnego kraju demoludów, ja nie mogłam wyjechać do tego, myśmy się mogły spotkać, tylko jeden kraj był Rumunia. Czałszewski utrzymywał kontakty z Izraelem. Myśmy się, tam w Izraelu jej powiedzieli, że ja mogę mieć jakieś przykrości, jak będę dostawała listy z Izraela. To ona do mnie nie pisała, tylko pisała do swojej cioci do Belgii, żeby ta ciocia z Belgii do mnie. Wie pan, no nie było komórek, nie było WhatsAppów, nie było maili, no też był inny czas. No słowem, ja wykupiłam wycieczkę do Rumunii w Juventusie, a ona mnie zawiadamiała, że nie przyjedzie do tej Rumunii. Bo ona postanowiła wyjechać z tego Izraela, ona jest w Szwecji teraz i wtedy właśnie przyjeżdżała do tej Szwecji. No to ja, jak się dowiedziałam, poleciałam do tego Juventusu, chciałam wycieczkę zlikwidować, to mi powiedzieli, że mogę nie jechać, ale pieniędzy nie zwrócą. No, słucham, wie pan, no, to były takie, no i byłam w tej Rumunii, pojechaliśmy z narzeczonym do Rumunii. No, jakoś człowiek ma taką naturę, że się przystosowuje do warunków, jakie są. Nawet ostatnio czytałam wiersz Woroszylskiego, który pisał na temat, to się nazywa wiersz Państwa faszystowskie. To pisał w 50-tych latach. Oczywiście mówił, że po I wojnie powstały państwa faszystowskie, ale ludzie normalnie żyli, ptaki śpiewały. To jest przepiękny wiersz. A mimo to te państwa były faszystowskie, więc myśmy byli młodzi, państwo było jakie było, a myśmy angażowali się w różne rzeczy, żeby coś tam w obronie kogoś, coś, tutaj mieliśmy jakieś prześladowania, ale ja myślę też, że dużo osób, które wyemigrowało, Pamiętają bardzo boleśnie ten okres na początku akomodacji tam, bo to na pewno były dramaty jakieś, prawda? Ale też i taką tęsknotę za tym wspaniałym życiem w Polsce, które mieli. Dlatego też mnie to tak troszeczkę oburza z tym uchodźstwem, bo większość tych ludzi moim zdaniem tęskni za tą młodością wspaniałą, bo myśmy tutaj naprawdę nieźle żyli. I oni na tych obozach TSK żetowskich, ja byłam na jednym, ale to całe środowisko do dzisiaj się spotyka i bardzo się lubi i wspomina mile i swoich wychowawców i tak jak się bawiło. To znaczy do tej propagandy mnie się wydaje, że te środowiska młodzieżowe no nie były jakoś potwornie prześladowane w Polsce przed 1968 rokiem. A w każdym bądź razie, może ja byłam prześladowana, co dostawałam po głowie tym kamieniem, ale no, większość osób chyba nie. No bo jak rozumiem, dla pani 68 rok to taki moment, kiedy jakby następuje poniekąd taki moment prawdy, polskie społeczeństwo się obnaża. Chociaż dla pani się obnaża, pani i tak to dużo, to znaczy nie tyle się obnaża społeczeństwo, bo moim zdaniem społeczeństwo, znaczy to była sterowana akcja komunistyczna, prawda, władz. I oczywiście były te wiece, ludzie krzyczeli, ale ludzie krzyczeli tak samo o syjonistach. Historia z Mikołajek miała służyć temu, żeby panu pokazać, że moim zdaniem bardzo często szumowiny używały tego słowa, nie wiedząc o czym mówią. I to nie, w tym sensie nie było to antysemickie. Było to wykorzystywanie pewnych haseł, które w tym momencie było zezwolenie, żeby je używać, tak? I w związku z tym robić czystki. Wywalano ludzi z pracy. Też było zezwolenie w tym kraju przez te władze na to, żeby korzystać z jakichś tego, żeby robić przestasowania. No wie pan, zawsze tak jest, jak teraz. Teraz się wymienia, prawda, do sprzątaczki włącznie w telewizji, w radiu, wszędzie. Jak słyszę, że żona Zygmunta Stępińskiego, która prowadziła wydawnictwo i miała dość dużo zamówień z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na materiały propagandowe, teraz nie wolno u niej zamawiać, no to tak było, prawda? Dużo Żydów zostało wyrzucone z pracy, bo zajmowali jakieś stanowiska, które chciał kto inny. Ale to nie było tak, że... A całe społeczeństwo się bało. Bardzo dużo się bało. Te panie, które siedziały cicho, jak Franciszkę wyrzucano, bo była agentem, bo była w Izraelu 3 lata temu, czy coś takiego, jej najbliższe przyjaciółki, przecież one nie były antysemitki. Ja uważam. One były po prostu tchórzliwymi osobami, a nawet tak nie mogę powiedzieć, ponieważ jak reżim jest opresyjny, to nie można od ludzi wymagać bohaterstwa. Ja też na przykład nie wymagałabym od nikogo, żeby w czasie wojny, nie potępiam nikogo, kto nie przechowywał Żydów, tak? Jestem pełna wdzięczności i podziwu dla tych, co przechowywali, ale nie mogę potem, bo ja nie wiem, co ja bym zrobiła w momencie zagrożenia życia, jakbym miała do kogoś wyciągnąć rękę, a groziłoby to moją śmiercią, prawda? Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Tak samo było w 1968 roku. Ja nie mogę powiedzieć, że wyszło, prawda, antysemityzm wyssany z mlekiem matki, polski antysemityzm wyszedł w 1968 roku. Nie, tak nie mogę powiedzieć. Ja uważam, że bardzo dużo antysemityzmu w Polsce było. Nawet bez Żydów jest do dzisiaj. Natomiast to, co się działo w 1968 roku, że część osób nie reagowało jak ludzie, którzy byli po prostu świniami, a niekoniecznie antysemitami, korzystali z tej okazji, żeby się mścić na Żydach, albo żeby zająć ich posady, żeby się do czegoś dorwać. Teraz my. No to było takie zachęcenie pewnych ludzi do takich działań. Tak, jak moim zdaniem na przykład, dla porównania to mówię, nie żeby tego, tylko myślę, że teraz można to zrozumieć w mniejszej skali, bo i reżim nie jest przecież opresyjny, ale to jest ten kierunek, tak jak to się dzieje, opluwanie różnych osób i to daje okazję do tego, żeby coś takiego robić. Więc nawet ci niekoniecznie byli antysemici, którzy to robili, ale pobudziło to część. No ja nawet wczoraj rozmawiałam z kolegą i mówię, że będę dzisiaj musiała wcześniej wyjść, bo mam tu pana rozmawiać i przy tej okazji ten mój kolega jest młodszy ode mnie 6 lat. Czyli ja miałam 20, on miał 14, tak? Jego żona też 14. I on mówi, że Zosia, jego żona, mówi, że ona po prostu, ona nie wiedziała, co to jest Żyd. No, jest małą dziewczynką, nie wiedziała. I nagle się dowiedziała, że jej najbliższa przyjaciółka, z którą ona siedziała w ławce, wyjeżdża. I ona nie mogła zrozumieć, dlaczego ona wyjeżdża. I się pytała w domu i to było takie pierwsze może zetknięcie po wojnie mojego pokolenia, bo był i 56 rok, prawda, i też były tego typu jakieś nauki, ale mi się wydaje, że 68 rok był, nie było już tej ubecji w tle, nie było jakiegoś takiej nienawiści. Zresztą nie wiem, to było inne pokolenie. To było pokolenie, właśnie też w tym nagraniu to powiedziałam, przypomniałam i jak wysyłając do pana słuchałam, to sobie przypomniałam to. Alex Molar na takiej sesji, która była z powodu tego 40-lecia, powiedział coś takiego, że myśmy byli pokoleniem, które się nie bało. Bo myśmy nie przeżyli wojny i myśmy byli małymi dziećmi w okresie stalinizmu. I to moje pokolenie no było bardzo zdziwione tym, co się dzieje. I moi koledzy, rówieśnicy dowiadywali się o tych Żydach, o których przedtem po prostu nie wiedzieli, bo już ich nie było. Bo garstka przeżyła i się znalazła w Polsce po wojnie, a duża część wyemigrowała w 1948 i w 1956, tak? Także w 1968 roku właśnie praktycznie tych Żydów nie było. W sensie takim, żeby byli jakoś widoczni w społeczeństwie. Więc myślę, że inteligencja polska zaczęła się tym interesować z powodu tego. I dla mnie to było jakieś takie No ja to odbieram bardzo pozytywnie. Pozytywnie reakcje różnych środowisk polskich w moim otoczeniu czy na uczelni. Nie mówię tylko o profesurze, która stanęła za mną murem, prawda? No było na Wydziale Ekonomii czy na Wydziale Historii tak różowo nie było. A u nas tak było. Ale też i właśnie wśród rówieśników jakoś, no nie wiem, jakoś tak też czułam się bardziej związana z tym krajem, z tymi ludźmi niż przedtem. Ze względu może na wspólne działania, na jakieś takie solidarności, na takie, no jak mnie pytano, dlaczego ja nie wyemigrowałam. Moi rodzice bardzo nalegali, żebym ja wyjechała, bo oni się bali. Bo oni pamiętali różne rzeczy i oni się bali. Chcieli, żebym ja wyjechała. Jak przyszedł stan wojenny i moje dziecko, i mój mąż był internowany i były tego, to ja sobie myślałam, kurde, czy ja dobrze zrobiłam może? Dzieci moich przyjaciół, którzy wyemigrowali, mają lepiej. Teraz też tak myślę czasami. Może wyemigruję. Wreszcie. W tej chwili czuję tak, że wie pan, czuję się bardzo źle. Nie jako Żydówka. Chociaż też nie wiem, jak to będzie, ponieważ jak wie pan, ja mieszkam bardzo niedobrze, mieszkam na placu Dąbrowskiego. I co gdzieś wyjdę z domu, to się wrąbię w coś. A to marsz ONR-u, a to coś innego. Jak ja to oglądam, jak ja to widzę, jak ja widzę tych młodych ludzi, no to ja sobie myślę, że... A też jak patrzę, co robi nasz rząd, to tak się cieszyłam, wie pan, bo nie wierzyłam, że komunizm upadnie i przez te 25 lat patrzyłam na tę rozwijającą się Polskę i byłam naprawdę szczęśliwa, mimo że różne rzeczy nie są wspaniałe, tak? I różne rzeczy były naprawdę złe, ale były i tak lepsze niż ja się spodziewałam i jak przejeżdżam przez Czechy, przez Słowację, przez Węgry, nie daj Boże. I widzę, jaka jest różnica, jaką Polska zrobiła, jaki skok do przodu. I teraz to wszystko jest marnowane, moim zdaniem. To jest mi po prostu bardzo źle i smutno. Więc, no ale weszliśmy do Unii, więc zanim wyjdziemy, może powinnam gdzieś wyjechać. Ale jest, pani czuje, że jest aż tak źle, ja że tak rzeczywiście czuję, trzeba... Ja uważam tak, już się umawiałam tam z ludźmi, co mają jakieś... Wie pan, nawet rozmawiałam z takim moim kolegą, który profesorem, który ma dom na wsi, ja tam czasami do nich jeżdżę. I lata temu on na Porozumienie Centrum głosował. I ja mu powiedziałam, Andrzeju, tylko proszę cię bardzo, możesz głosować na kogo chcesz, ale tylko musisz mi przyrzec, czy wy tam macie w Nadkolu jakąś piwniczkę. On mówi, mamy. Ja mówię, to mi przyrzeknij, że jak przyjdzie co do czego, to mnie tam przechowasz. On mówi, masz zapewnione, no, ale nie chciałabym tam siedzieć u niego w piwnicy, nie wiem jak to będzie, wie pan, nie wiem, ale cały świat stoi na głowie, więc jak w tym dowcipie Mosze daje inny globus, no nie wiem dokąd, nigdzie też starych bab takich nie potrzebują, ale wie pan, no źle się czuję teraz w Polsce, tak. Czyli, ale widzi pani jakieś takie bezpośrednie... W stosunku do mnie? Nie. Nie, ale w tym sensie, że więc obecną sytuację o 68 rokiem? Nie. To nie jest. To znaczy takie, wie pan, tylko takie, że w telewizji, ja wprawdzie nie oglądam, ale słyszę, kłamliwa propaganda w telewizji, to bardzo jest podobne. Szkalowanie jakichś grup, to jest bardzo podobne. I, że tak powiem, poczucie obrzydliwości do pewnych działań, to jest bardzo podobne. Ale to wystarczy, to jest podobne. Natomiast rację, bo to jak zwykle chodzi o władzę, tak? I wtedy przypuszczalnie chodziło o walki frakcyjne między i walkę o władzę. Teraz chodzi o nic innego, ani nie o to, żeby ludziom było lepiej, ani o nic nie chodzi, tylko to są interesy między nimi. Oni sobie walczą o swoją władzę, przywileje i pieniądze. No. Taki jest może świat, nie wiem, do którego się może średnio nadaje, ale tak to jest. No dobrze, to jeszcze niech pan zadaje... Jedno pytanie. Dobrze, tylko jedno? Dobrze. Nie, no jedno. Chciałbym zadać pytanie też takie trochę podsumowujące, bo w przyszłym roku będzie rocznica marca i tak dalej. My przygotowujemy wystawę czasową, taki portal edukacyjny, na którym też byśmy chcieli pokazać części tego wywiadu o marcu. I takie zasadnicze pytanie, no dzisiaj przywołując marzec, jakby jaką lekcję powinniśmy, czy polskie społeczeństwo może wyciągnąć z Nie umiem odpowiedzieć, nie umiem, to bardzo trudne pytanie. Mnie się wydaje, że studiowanie historii zawsze jest lekcją, ale nic dwa razy się nie zdarza. I nic nie jest tak naprawdę, jak mnie pan pyta, czy to jest sytuacja teraz jest podobna do tamtego, czy to się daje porównać. Mi się wydaje, że nie. Nie umiem powiedzieć, co obecne społeczeństwa mogłyby się uczyć z tamtych, ponieważ warunki, cały okres komunizmu to było coś tak innego od demokracji nawet najgorszej, prawda? I to, co się wtedy działo, nijak się nie ma. Jak ja bym się chciała w tej chwili zastanowić, czy tamte doświadczenia mogą uczyć. Jeżeli, jedyne co, to tak bym powiedziała, ale to każde działania, różne rzeczy, różne sytuacje. Oczywiście sytuacje jakieś takie konfliktowe i ekstremalne bardziej. Jedyne co bym chciała, to żeby ludzie się uczyli przyzwoitości. Że to jest to, że byli, że dla mnie to było jakby ważne, tak, że byli ludzie, cały marzec to było nieprzyzwoitość walcząca z przyzwoitością i to jest dla mnie kwintesencja tego, tak? I teraz pytanie jest, po której stronie się znajdziemy, ale takie pytanie jest zawsze, prawda? W każdej sytuacji. W korporacji, jak przychodzi jakiś szef satrapa, który wykorzystuje ludzi, jest dokładnie ta sama sytuacja. Jest walka przyzwoitości z nieprzyzwoitością. Jest walka tego, że w sytuacji większego lub mniejszego zagrożenia powie się to lub tamto i zachowa się tak lub inaczej. I teraz jest tak, że to w moim poczuciu sprawą drugorzędną jest, kto jest ofiarą nieprzyzwoitości. nieprzyzwoitych załatw, tak? To, że w 1968 roku hasłem był antysemityzm, było szereg innych prześladowań też. Było szereg innych rzeczy, które się działy w 1968 roku, nie tylko antysemickich. Też na fali. Na przykład rozmawiałam, bo przez ten pana wywiad ja jakieś rozmowy prowadzę już naprawdę. Chociaż uważam, że to jest po 50 latach. Kogo to w ogóle obchodzi? Natomiast z moją przyjaciółką inną, jeszcze ze szkoły podstawowej, którą pan może zna jako dziennikarka, ona jest Barbara Bodalska i ona, ja rozmawiam i mówię, wiesz, no jednak bardzo dużo osób wyjechało, które nie było na przykład wyrzucone. No, wyjechało albo coś tam, no już tak się zastanawiam. A ona mówi, i nie tylko Żydów wyrzucali, bo mojego tatę wyrzucili na tej fali, który był chłopem z jakiejś wiochy, coś, ale doszedł do, był komunistą, był ministrem rolnictwa, czy tam czegoś, ten jej tatuś był. No ale jak taka zawierucha była, on był jakiś taki, no nie był moczarowcem, nie był w układach i go wzięli, wywalili, tak? On nie był Żydem. Ja mówię, ale coś mówili? No nie wiem, że tam podejrzenie, że coś, nie wiem, popiera, nie popiera. No wzięli go, wyrzucili. Takich ludzi było też bardzo wielu, prawda? Więc to moim zdaniem ofiary są przypadkowe. Jak przychodzi, oczywiście zawsze najłatwiej jest wykorzystać jakieś takie resentymenty, prawda? Antysemityzm w Polsce ma tradycję, umówmy się, więc nie od dzisiaj, więc oczywiście jak oni chcieli prowadzić tę grę, to hasła antysemickie były jakby nośne, tak samo jak teraz. No jednak tego ducha narodowego się wyciąga, tak? Bo to zawsze działa jakoś dobrze. Więc, także wydaje mi się, bardzo, bardzo to jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że nie sposób się uczyć wprost. Prawda? No, nie sposób. W związku z tym nie wiem, jakby to powiedzieć. Nawet myślę, że opowieści dziadków, jak to było, prawda, za okupacji albo za, w 1968 roku, no nie wiem, czy dzieci są w stanie to jakoś zrozumieć i wyciągnąć jakąś naukę. Wy chcecie robić jakieś warsztaty z tym związane, czy coś tam, nie wiem. No, bardzo trudno. No na pewno. Tym się zajmuje dział edukacji i on na pewno będzie chciał. Dla pani generacji, dla tych ludzi, którzy zostali w Polsce, i dla tych, co wyjechali, dla wszystkich. To jest strasznie ważny czas. I wie pan właśnie na tych wywiadach, kto co mówił. Czy Marysia, która prawie w niczym nie uczestniczyła, czy Hugon, który był wywalany, czy... Każdy mówi, że to był... I ja też mówię. To był jakiś dla mnie... To był taki krok troszeczkę w dorosłość też. To była taka sprawa, że ja, tam tu protestowaliśmy, tu byłam na spotkaniu właśnie z Kołakowskim, tu byłam na dziadach, tutaj tego pobili, tam tego nie pobili, ale to wszystko były gry i zabawy. To po prostu, że coś się dzieje. No i też umówmy się, ja tu zostałam prawie sama. Większość moich przyjaciół po prostu najbliższych wyjechała. to nie tylko jest tak, że oni stracili tutaj, prawda, tę ojczyznę, tylko ta ojczyzna straciła ich. To znaczy myśmy tutaj, to byli mi bardzo bliscy ludzie. To było moje środowisko, z którym chodziłam na prywatki, z którymi chodziłam na wykłady, z którymi chodziłam to, tamto, siamto i taka pustka, która się zaczęła jakoś zapełniać innymi ludźmi. Potem się zaczęły oczywiście Solidarność, potem się zaczęły różne wydawnictwa podziemne. Mój mąż wydawał Podziemną Republikę, więc różne rzeczy się działy, tak? Ale to była jakaś cezura, oczywiście. Znaczy to jest to, o czym się mówi jakby, że to było takie wydarzenie dla państwa generacji definiujące jakby tak naprawdę... Że zmiana tego środowiska, ale też i taka właśnie solidarność, pierwsza solidarność, ja bym powiedziała. To jest taki czas, kiedy... No przedtem każdy z nas coś tam tutaj, prywatki, tutaj coś, ale każdy się uczył, mechanika kwantowa, no wie pan, to takie życie studenckie i nagle jakaś wspólna sprawa, prawda? Kogoś wyrzucili ze studiów niesłusznie, prawda, tego Michnika z tym Schleiferem, to będziemy wszyscy protestować, no. Tego przedtem nie przeżyliśmy, niczego takiego, nasza generacja. To był też taki czas, ja też niby się porównuję 68 rok z ruchami w Polsce, z ruchami na świecie, z tym co się w maju działo, prawda, we Francji, we Włoszech, w Ameryce, no te ruchy takie młodzieżowe. Ja bym tego nie porównywała, to znaczy, nie wiem, może było coś takiego w powietrzu, ale, oj, przepraszam, ale i może to dawało jakiś taki impuls, tego nie wiem, ale właśnie ten mój kuzyn czy wujek, jak go nazywam, Samek, jak ja tam z nim rozmawiałam i mu powiedziałam, że była to 40. rocznica i konwent BIT przyjechał do Warszawy i na tej sesji był, to on powiedział, straciłem do was cały sentyment. Jak wy możecie? Wyście walczyli z komunizmem, którego on nienawidził, bo na tej Syberii był, tak? W tych obozach, więc on po prostu całe życie po prostu walczył z tą komuną. On mówi, a oni byli komuniści, oni walczyli, no czerwone brygady to były, prawda? Także to było kompletnie coś przeciwnego. Niemniej jednak być może to jest tak, że młodzież 20-letnia potrzebuje czegoś takiego, jakichś takich działań, jakiegoś... Dostaje taki impuls i potrzebuje wspólnie działać, zmieniać świat. I myśmy wtedy czuli, że my nie damy się, że my jesteśmy razem. No a też, prawdę powiedziawszy, nie bardzo wiedzieliśmy, co robić. Ale to był taki czas takiej wspólnego działania i solidarności. To jest okropnie ważne. Ale też, tak jak panu już może trzeci czy czwarty raz w tym wywiadzie powtarzam, to jest dla mnie taki czas, kiedy ja namacalnie dowiaduję się, jaka jest różnica między przyzwoitym a nieprzyzwoitym czymś. O co to chodzi? Jak człowiek powinien się zachowywać. I tu muszę powiedzieć, że dzieci rzadko biorą przykład z rodziców. Ja uważam, że ja mogłabym rzeczywiście absolutnie, wystarczyłoby, gdybym się opierała na moich rodzicach, Ale tak naprawdę to moje doświadczenie na Wydziale Fizyki. Ta profesura, która wobec, nie wiem, rektora Rybickiego, który był po prostu szują i myśmy patrzyli, co on robi, jak się zachowuje i wychodzi mój profesor Pniewski i się zachowuje i mówi takie rzeczy, że ja czuję, że no, świat się nie skończył, że jest ktoś, na kim można polegać w życiu, tak? To były strasznie ważne rzeczy i mi się wydaje, że to, jak patrzę na te osoby, które były zaangażowane wokół mnie w takie działania, no to wszystkie się zastarzały jako przyzwoite osoby. To jest właśnie strasznie fajne doświadczenie, że wiem, że to są osoby, którym mogę ufać, że się nie ześwinią. No taka nauka, to uważam, że to jest wartość niebywała zupełnie. Pani powiedziała, że nie do końca można porównywać ten ruch z innymi ruchami studenckimi, które wtedy były na świecie. Wprost przeciwnie, one są przeciwne, prawda? One są przeciwne, to znaczy tamci walczyli z lewicowymi sztandarami komunistycznymi. No może bardzo lewicowymi, anarchistycznymi. Myśmy tak nie, nam chodziło o prawa ludzkie i to jest kompletnie co innego, tak? Nam chodziło o poszanowanie człowieczeństwa. Tam nie chodziło o to. I ja myślę sobie, że ale być może tam, ja wie pan, może ja... Może ja nie powinnam tego mówić, bo ja za mało wiem o tamtych ruchach, tak? Ja tylko wiem na przykład, że były czerwone brygady i oni na przykład się terroryzmem zajmowali. No myśmy się nie zajmowali. Nie. No tak, no tak. W Stanach były przeciwko wojnie w Wietnamie. Przeciwko wojnie w Wietnamie, takie pokojowe, to absolutnie, to tak, ale to, co się Convent Beat i to, co się działo we Francji, cała ta majowa, to była bardzo, bardzo lewacka. No to też, myśmy nie byli lewakami. Myśmy w ogóle, moim zdaniem, nie mieli ideologii. To czuję jako różnicę. To była rewolta studencka, protest studencki w marcu był w obronie prześladowanych kolegów. Tak? Zaczęło się od tego. I czy w obronie dziadów, czy w obronie... To było jakby w obronie podstawowych wartości jakiegoś takiego człowieczeństwa. I to kompletnie wydaje się co innego. Może rzeczywiście ta wojna w Wietnamie, ma pan rację, że w tych Stanach może to było najbardziej jakby podobne. No i też myślę, że tak jak we Francji czy we Włoszech, te ruchy miały strukturę. Tutaj nie miały. One nie były... Oczywiście było, że grupa komandosów... Jeszcze mogę tylko panu powiedzieć, może to tego, bo ja... Okazało się, że ubecja czy coś w 1968 roku do różnych mediów dawała listę nazwisk do wykorzystania i jakieś tam historie. No tu w Warszawie oni się orientowali, kto jest ważny, kto jest nieważny. I tam głównymi bohaterami tych opowieści, tego kura i tych wszystkich, to była tam, nie wiem, Irenka Grudzińska z tatusiem ministrem. Mój tatuś był nikim. W 68 był w dodatku emerytem już, bo oni byli dużo starsi. No więc się to tutaj, mimo tego, że miałam bardzo atrakcyjne imię i nazwisko do tej akcji, to nikt się moją skromną osobą tutaj w prasie nie zajmował. Ale 2 lata później, jak byłam na 5. roku, myśmy mieli praktyki odbywać w zakładach jakichś. Ja zostałam skierowana do takiego zakładów technik jądrowych, tam na Służewcu, i ci panowie w ogóle nie wiedzieli, ja tam miałam archiwum, nie wiedzieli, co ze mną robić. No i oni przygotowali jakiś tam dla Białegostoku taki miernik poziomu, dla browarów w Białymstoku, miernik poziomu cieczy w kadziach, który był na cząstkach alfa, no nieważne. W każdym bądź razie ci panowie inżynierowie powiedzieli tak: a może pani pojedzie z nami do Białegostoku, bo my musimy zawieźć to urządzenie. Wycieczka na 2 dni. No tak, żebyś coś z tą praktykantką zrobić. No ja pojechałam z nim. Przyjeżdżamy tam, no tam w browarze, coś tam, i potem wchodzimy do hotelu i dajemy dowody. I ten recepcjonista, starszy pan, patrzy tak na mnie i mówi: to pani? A ja mówię: no ja. On jakoś tak kończy. No dobrze, myśmy się zarejestrowali. Ja tam wychodzę, on powiedział, mówi tak: ja nie mogę uwierzyć, to jest pani. A ja mówię: ale o co chodzi? Okazało się, że prasa białostocka, nie wiedząc tak dobrze, kto jest kto, spodobało im się moje imię i nazwisko plus historia tego futra, bo to było tam o tych futrze, co panu opowiadałam, że te króliki kanadyjskie po cioci, co miałam przerobione i co stałam. I tam on, ten pan, przyniósł mi następnego dnia rano, bo miał te gazety, on wycinki z tych gazet. Ja byłam bohaterką całego cyklu jakichś takich szkalujących artykułów w Gazecie Białostockiej, czy jak to się nazywało, właśnie z tym, że ja w futrach coś tam chodziłam, bananowa młodzież, tak, no, takie rzeczy, co to tam było. No i nawet dał mi te wycinki, ale ja je gdzieś chyba zgubiłam. W każdym bądź razie tak to jakoś to wyglądało, więc no tak. To ciekawe. Pani udało się odnaleźć te wycinki, ale to można odnaleźć też... Pewnie one są jakoś w internecie, są. Nie wiem, czy to jest ciekawe. No jakieś tam, że było napisane w jednym, drugim, trzecim artykule, ja byłam wymieniona z nazwiska, żeby ten artykuł, prawda, ubarwić, no tak, tym, że to Żydzi. No tam bzdury były jakieś powypisywane, było napisane, że ja właśnie jestem z jakiegoś tego futra, chodzę. No tam coś, no to bzdury jakieś, to nic ciekawego tam nie ma. No ale w każdym razie takie to zabawne, i ten człowiek zapamiętał moje imię i nazwisko, i spodziewał się jakiegoś mąs. No tak, prawda, ludzie, no skąd on ma wiedzieć, kto to jest? I nagle widzi, jakaś taka dziewczyneczka przyjechała w dżinsach. Także tak to było.